Śmierć Stalina w marcu 1953 roku była jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w całej historii bloku sowieckiego. Ale Polsce nie przyniosła natychmiastowych efektów. Represje w 1953 roku osiągnęły swój szczytowy punkt. Już po śmierci generalissimusa nadeszło najsilniejsze uderzenie w Kościół katolicki. We wrześniu, po pokazowym procesie, na 12 lat więzienia skazano biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. W tym samym miesiącu uwięziono prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. W sierpniu 1954 roku zamknięto wszystkie żeńskie domy zakonne na ziemiach zachodnich i północnych, a wiele zakonnic wysłano do obozów pracy. Wojskowe sądy wciąż wydawały wyroki śmierci wobec uczestników antykomunistycznej konspiracji. Ostatnie z nich były wykonywane jeszcze na początku 1956 roku. Jestem Józef Światło. Do niedawna podpułkownik UB i wicedyrektor 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Warszawy. W grudniu 1953 roku uciekł do Berlina Zachodniego Józef Światło, wicedyrektor 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zajmującego się kontrolą kadr partyjnych. Jego relacji demaskujących metody działania aparatu bezpieczeństwa, kompromitujących kierownictwo partyjne, nadawanych od września 1954 roku w Radio Wolna Europa, słuchały setki tysięcy ludzi, nie wyłączając działaczy partii i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Na przełomie listopada i grudnia 1954 roku odbyła się narada Centralnego Aktywu Partyjnego, na której po raz pierwszy poddano ostrej krytyce kierownictwo partii. W grudniu 1954 roku rozwiązano Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Pozbawiono stanowisk, aresztowano, a w późniejszym okresie skazano na kilkunastoletnie więzienie najgorliwszych stalinowskich katów – Józefa Różańskiego, Romana Romkowskiego i Anatola Fejgina. Uwolniono Władysława Gomułkę, więzionego od sierpnia 1950 roku. Publicznie, chociaż ciągle bardzo ostrożnie i ogólnikowo, zaczęto mówić o wypaczeniach aparatu bezpieczeństwa, o konieczności wprowadzenia demokracji wewnątrzpartyjnej, ograniczeniu biurokratyzacji życia społecznego i ekonomicznego, potrzebie stworzenia lepszej i głębszej więzi partii z masami. Sensacją było opublikowanie w sierpniu 1955 roku na łamach Nowej Kultury poematu dla dorosłych Adama Warzyka. Jeden z głównych dotąd dyktatorów socrealizmu demaskował jeden z największych mitów propagandowych poprzednich lat, czyli budowę nowej huty, wzorcowego kombinatu i miasta socjalistycznego. Kto kupi spodnie? Może kto kupi? W listopadzie Studencki Teatr Satyryków wystawił premierę sztuki Myślenie ma kolosalną przyszłość w reżyserii Jerzego Markuszewskiego. Problemów szereg, to nam ułatwi porzucić szereg. Symbolem tamtego czasu stał się tytuł powieści Ilii Ehrenburga Odwilż, wydanej w 1954 roku w Związku Sowieckim, w niecały rok później przetłumaczonej i wydanej w Polsce. Ważnym krokiem na drodze otwierania na świat zamkniętej stalinowskiej rzeczywistości był przyjazd do Warszawy 30 tysięcy młodych ludzi z zagranicy w ramach Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Dla starannie wyselekcjonowanych delegacji z krajów bloku wschodniego festiwal stanowił dowód, że można bawić się w sposób inny niż według urzędowego rytuału.
Moskwa, Wielki Pałac Kremlowski, 14 lutego 1956 roku. Dochodzi godzina 10, zbierają się delegaci na 20 zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Pierwszy sekretarz sowieckiej partii Nikita Chruszczow w inaugurującym zjazd przemówieniu powiedział, iż każdy kraj i każda partia komunistyczna mają prawo poszukiwać własnych odrębnych dróg do socjalizmu. Burzyło to jeden z zasadniczych kanonów stalinowskiej polityki. Prawdziwym dynamitem okazało się drugie przemówienie Chruszczowa, wygłoszone na zamkniętym posiedzeniu, przeznaczonym wyłącznie dla delegatów. W tajnym referacie Chruszczow zaatakował Stalina, obciążając go odpowiedzialnością za straszliwy terror, którego doświadczyli sowieccy komuniści, za dyktatorskie metody rządzenia, zbrodnicze przesiedlenia całych narodów, przerażającą niekompetencję, doprowadzenie kraju niemal do katastrofy w czasie II wojny światowej. Sekretariat Komitetu Centralnego Polskiej Partii postanowił powielić i rozpowszechnić referat. Była to decyzja wyjątkowa. Żadna inna partia komunistyczna w krajach satelickich nie zdecydowała się na taki krok. 72-stronicową broszurę wraz z adnotacją wydane przez Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz wyłącznie do użytku organizacji partyjnych można było bez trudu kupić na bazarze Różyckiego w Warszawie. Niespodziewanie spadła na nas ta żałobna wieść. 12 marca wieczorem w Moskwie zmarł po ciężkiej chorobie towarzysz Bolesław Bierut, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tysiące i tysiące mieszkańców Moskwy przybyły do domu związków, gdzie w sali kolumnowej stanęła trumna ze zwłokami Bolesława Bieruta. Śmierć stalinowskiego przywódcy ośmieliła członków Polskiej Partii. Zaczęto organizować otwarte spotkania organizacji partyjnych. Mogły w nich uczestniczyć osoby niebędące członkami partii. Na zebraniach odczytywano i komentowano tekst tajnego referatu. W biuletynie informacyjnym Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego Partii można przeczytać, że w województwie łódzkim we wszystkich środowiskach powtarzają się pytania na temat sprawy Katynia, powstania warszawskiego, wkroczenia Armii Czerwonej w 1939 roku na zachodnią Białoruś i Ukrainę. Publicznie mówiono o prześladowaniu AK-owców. W tygodniku Po prostu ukazał się tekst Jerzego Ambroziewicza, Walerego Namiotkiewicza i Jana Olszewskiego zatytułowany Na spotkanie ludziom z AK. Dwa doniosłe procesy rehabilitacyjne zakończyły się ostatnio w Warszawie. Sąd Najwyższy rozpatrywał rewizję nadzwyczajną procesu Włodzimierza Lechowicza, skazanego na 15 lat więzienia za rzekomą współpracę z okupantem. Wyrok został uchylony. W drugim procesie oczyszczony został od hańbiącego zarzutu współpracy z hitlerowcami działacz kierownictwa walki podziemnej Kazimierz Moczarski. Przeciwko prokuratorowi, który oskarżał Moczarskiego w tajnym procesie, zostało wszczęte dochodzenie. W kwietniu ogłoszona została amnestia. Objęła ponad 9 tysięcy osób skazanych za przestępstwa polityczne. Z nowej atmosfery korzystała prasa. Czołowym organem odwilżowym był tygodnik Po prostu. Jeszcze w przeddzień otwarcia tegorocznych targów poznańskich trwały gorączkowe przygotowania, opóźnione zresztą przez deszcz. Jeszcze porządkuje się rozlegle tereny, jeszcze przybywają ostatnie transporty, trwa rozładunek i montaż eksponatów. Uroczyste otwarcie transmituje miejscowa stacja telewizyjna. Pierwsi goście zapełniają pawilony. Jubileuszowe 25. targi biją dotychczasowe rekordy. Bierze w nich udział 35 krajów i około 600 firm. Do prawdziwego przełomu doszło podczas 25. Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zmęczeni ciężkimi warunkami życia i opresyjną polityką władz komunistycznych, 28 czerwca 1956 roku poznańscy robotnicy
masowo porzucili pracę i wyszli na ulice miasta. Obok haseł ekonomicznych występowały i polityczne. Precz z komunistami. My chcemy wolności. Śpiewano Mazurka Dąbrowskiego i Rotę. Wiodącą rolę w przygotowaniu protestu odegrała największa poznańska fabryka, zakłady imienia Hipolita Cegielskiego, wówczas nosząca imię Józefa Stalina. W ciągu kilku godzin bezskutecznego oczekiwania ludzie podlegali coraz silniejszym emocjom i radykalizacji. Zajęto gmachy Komitetu Wojewódzkiego Partii, Miejskiej Rady Narodowej, sądów, więzienia. Zniszczono urządzenia zagłuszające zagraniczne audycje radiowe. Wojsko i milicja początkowo nie stawiały oporu. Funkcjonariusze oddawali swoją broń demonstrantom. Do wybuchu walk doszło pod znienawidzonym budynkiem bezpieki na ulicy Kochanowskiego, gdzie padły pierwsze strzały. Na ulicę Poznania skierowano oddziały regularnego wojska, których liczba i metody działania były niewspółmierne do rozmiarów oporu. W przemówieniu radiowym premier Józef Cyrankiewicz powiedział: każdy prowokator i szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. W interesie klasy robotniczej, w interesie chłopca pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny. W wyniku walk zginęło co najmniej 58 osób, a rannych zostało 600. Głównym atutem, po który można było sięgnąć, aby rozładować sytuację, był Władysław Gomułka. Otaczał go nimb polityka, który, pozostając komunistą, potrafił przeciwstawić się Stalinowi w imię zachowania przez Polskę odrębności od modelu sowieckiego. Gomułka w sierpniu otrzymał z powrotem legitymację partyjną, a w październiku uczestniczył w posiedzeniu biura politycznego. Przedstawił wówczas swój program, którego istotną część stanowiła zmiana modelu stosunków między Polską a Związkiem Sowieckim na bardziej równoprawny. Dziewiętnastego października zaproponowano powierzenie najwyższego stanowiska w partii byłemu sekretarzowi generalnemu Partii Komunistycznej, Władysławowi Gomułce. Tego dnia wczesnym rankiem na warszawskim lotnisku wylądowała sowiecka delegacja z szefem partii Nikitą Chruszczowem. Biuro polityczne wraz z Gomułką udało się do Belwederu na rozmowy z sowieckim kierownictwem. W trakcie prowadzonych w napiętej atmosferze negocjacji padło wiele wzajemnych oskarżeń. Wasz przyjazd jest ingerencją w nasze sprawy. Wy w słowach jesteście za przyjaźnią, a w rzeczywistości podburzacie naród przeciwko nam. Zaskoczony oporem Gomułki Chruszczow przyjął w końcu zapewnienie, iż jego dojście do władzy nie niesie zagrożenia dla interesów ZSRR w Polsce. Wycofał się z gruźb i podjął decyzję o wstrzymaniu maszerujących na Warszawę sowieckich oddziałów. Zostały im wydane rozkazy powrotu do baz na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Być może najważniejszy był sprzeciw chińskiego kierownictwa, nie zgadzającego się na sowiecką interwencję zbrojną w Polsce. Ich motywem była chęć narzucenia Moskwie zasady konsultowania z Pekinem najważniejszych kroków dotyczących bloku komunistycznego. Thank you.
ręce nowego kierownictwa naród złożył zaufanie i nadzieję na przyszłość. Program był jasny. Suwerenność, praworządność, demokratyzacja, a więc odnowa we wszystkich dziedzinach życia. Rozpoczęły się wielkie przemiany. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Ciężki trud klasy robotniczej i całego narodu nie dawał nam oczekiwanych owoców. Wierzę, towarzysze i obywatele, głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość. Gomułka wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i pragnieniom milionów ludzi. Po raz pierwszy z najwyższej trybuny padły jednoznaczne słowa potępienia zbrodni i nadużyć władzy, popełnionych w minionym okresie kultu jednostki. Ponieważ mówił to przywódca partii, który w dodatku sam był ofiarą stalinowskich prześladowań, rosła wiara, że do zbrodniczych i bezprawnych praktyk nie będzie już powrotu. 23 października studenci Politechniki w Budapeszcie zorganizowali manifestację dla poparcia Polski. Obudziły się nadzieje na Węgrzech, na podobny, bez sowieckiego udziału, przebieg wydarzeń. Zebrało się około 300 tysięcy ludzi, żądając wolności słowa, wolnych wyborów i pełnej niezależności od Związku Sowieckiego. Listopada na Węgry wkroczyły wojska sowieckie. Na ulicach Budapesztu przez kilka dni toczono zacięte walki. Mimo bohaterskiego oporu wojska sowieckie brutalnie stłumiły powstanie. Powstanie na Węgrzech spotkało się z szerokim poparciem polskiego społeczeństwa. Gromadzono krew i leki dla rannych, które wysyłano do Budapesztu. Gomułka był już wtedy pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Partii. Interwencja na Węgrzech została z nim uzgodniona podobnie jak z innymi przywódcami komunistycznymi. Aby Polska nigdy nie stanęła w sytuacji, w jakiej dzisiaj znalazły się Węgry, należy ściśle i bezwzględnie wykonywać polecenia partii i rządu ludowego. Październik przez wielu jego uczestników postrzegany był jako antysowiecki zryw narodowy, którego celem było odzyskanie niezawisłości. Z Wojska Polskiego usunięto kilkudziesięciu wyższych oficerów sowieckich z marszałkiem Rokossowskim na czele. Jednak wojska sowieckie miały stacjonować w Polsce dopóty, jak powiedział pierwszy sekretarz w czasie wiecu na placu Defilad, dopóki istnieją bazy Paktu Atlantyckiego w Niemczech Zachodnich, dopóki zbroi się tam nowy Wehrmacht i podszczuwa szowinizm i rewizjonizm przeciwko naszym granicom. Dziesiątkom tysięcy Polaków umożliwiono powrót z Sowietów do Polski. Wracali entuzjastycznie witani, uwięzieni żołnierze Armii Krajowej. Do końca roku przyjechało około 16 tysięcy osób, w trakcie następnego roku około 94 tysięcy. Prokuratura wycofała akty oskarżenia wniesione do sądu w sprawie wydarzeń poznańskich. Wydane już wyroki poddane zostały rewizji. Na wolność wyszli wszyscy, na których nie spoczywały zarzuty przestępstw pospolitych lub zabójstwa.
Szerszy niż dotąd zasięg zyskały procesy rehabilitacyjne. 28 października z miejsca odosobnienia wrócił do Warszawy prymas Stefan Wyszyński. I już następnego dnia przemawiał do wiernych zebranych przed Pałacem Prymasowskim. Więzieni dotąd biskupi i księża wyszli na wolność i powrócili do swych diecezji. Do szkół jako przedmiot nadobowiązkowy wprowadzono religię. Księży dopuszczono do szpitali i więzień. W Wigilię Bożego Narodzenia doszło do prawdziwie sensacyjnego wydarzenia, jakim było wyemitowanie przez Polskie Radio słów prymasa Wyszyńskiego. Rozpoczął się żywiołowy proces rozpadu rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Do końca roku rozwiązano około 85% z nich. Była to druzgocąca klęska całej wiejskiej polityki partii prowadzonej od 1949 roku. Czternastolecie gomułkowskich rządów to ruch w jednym kierunku. Staczanie się po równi pochyłej, którego tempo i skala nie mają sobie wielu równych w polskiej historii. Jak pisał Władysław Bieńkowski: nigdy w naszych tysiącletnich dziejach żaden przywódca nie miał za sobą tak jednomyślnego poparcia całego narodu. W nikim nie pokładano tylu nadziei i nie objawiano takiego entuzjazmu. Ten ogromny kapitał społecznego zaufania został roztrwoniony. Odejście od października zostało przesądzone w tym samym momencie, gdy większość społeczeństwa świętowała jego początek. Po kilku latach rozpoczęto na nowo wojnę z Kościołem. Degeneracja gomułkowskiej władzy w policyjną dyktaturę, prześladującą wszelkie przejawy otwartej krytyki, rozpędzającą pałkami studentów, organizującą antysemickie kampanie i w końcu masakrującą robotników Wybrzeża, to wielki dramat bohatera października, a wraz z nim Polski. Nadzieje, które pokładano w Gomułce, przywódcy, który poprowadzi Polaków do niepodległości, demokracji i dobrobytu, okazało się wielkim nieporozumieniem i mitem października.